Cześć, dziś zapraszam Was na pytania specjalistyczne na kategorię A z techniki kierowania motocyklem. No to zaczynamy. W jaki sposób należy przejeżdżać motocyklem przez torowisko? A. Pod kątem zbliżonym do prostego. B. Pod skosem, bez względu na ułożenie torowiska względem jezdni. C. Zmieniając bieg na wyższy w celu przyspieszenia. Przejeżdżając przez torowisko, motocykl powinien mieć jak najbardziej stabilną pozycję, czyli w związku z tym powinien być pod kątem zbliżonym do prostego, czyli odpowiedź A. Jak powinieneś zareagować na uślizgi boczne przedniego koła, gdy jedziesz motocyklem po nawierzchni gruntowej? A. Dociążyć tylne koło, przesuwając się na siodle do tyłu. B. Balansować ciężarem ciała i odpowiednio operować manetką przyspieszenia oraz kierownicą. C. Dociążyć przednie koło, przesuwając się na siodle do przodu. No tutaj jest bardzo ważna stabilna pozycja na takiej drodze, w związku z tym ważne będzie balansowanie właśnie ciężarem ciała, czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Który ze sposobów hamowania należy zastosować, jeśli na długim zjeździe zachodzi potrzeba nagłego zmniejszenia prędkości motocykla? A. Hamowanie wyłącznie hamulcem tylnego koła. B. Hamowanie wyłącznie hamulcem przedniego koła. C. Hamowanie silnikiem i jednocześnie hamulcami przedniego i tylnego koła. No i tutaj powinniśmy hamować silnikiem i jednocześnie oba hamulcami, czyli odpowiedź C. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę za kierowanym przez siebie motocyklem, gdy zamierzasz wjechać na pas ruchu po swojej lewej stronie? A. Tylko patrząc w lewe lusterko. B. Tylko odwracając głowę. C. Patrząc w lewe lusterko, a w razie konieczności odwracając także głowę. Oczywiście najbezpieczniej będzie patrząc zarówno w lewe lusterko, jak i odwracając także głowę, czyli odpowiedź C. Co powinieneś zrobić, kierując motocyklem bezpośrednio przed wjazdem na ostry zakręt? A. Dostosować prędkość tak, by uniknąć hamowania w trakcie pokonywania łuku. B. Zwiększyć prędkość, aby wykorzystać siłę odśrodkową. C. Zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, aby podczas pokonywania łuku wykorzystać całą dostępną szerokość drogi. No i powinniśmy dostosować prędkość tak, aby nie używać hamulca w trakcie pokonywania łuku. W związku z tym odpowiedź A. Dostosować prędkość tak, aby uniknąć hamowania w trakcie pokonywania łuku. Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, kierując motocyklem, gdy masz do pokonania ostry łuk drogi? Czyli ponownie pytanie o zachowanie na łuku drogi. A. Zredukować bieg na łuku drogi. B. Dostosować prędkość odpowiednio wcześnie, by nie używać hamulca na łuku drogi. C. Użyć hamulca z chwilą wjazdu w łuk drogi. No tu kluczowe jest to, aby nie używać tego hamulca na łuku drogi, w związku z tym tą prędkość powinniśmy dostosować wcześniej, czyli odpowiedź B. Którą technikę jazdy powinieneś zastosować, kierując motocyklem po drodze gruntowej o piaszczystym podłożu? A. Podniesienie się na ugiętych nogach opartych na podnóżkach i balansowanie ciałem dla zachowania równowagi. B. Mocne osadzenie się na siedzeniu motocykla i zachowanie stałej prędkości. C. Zajęcie wyprostowanej pozycji siedzącej i podpieranie się nogami dla zachowania równowagi. I tutaj, ponieważ droga gruntowa jest nierówna, powinniśmy odpowiednio balansować ciałem, żeby tą równowagę zachować i podnosić się również na podnóżkach, czyli odpowiedź A. Jak się zachowasz, kierując motocyklem podczas manewru wyprzedzania? A. Zmienię bieg na wyższy w celu uzyskania lepszego przyspieszenia. B. Ustalę taką prędkość, aby jak najdłużej jechać po pasie ruchu dla kierunku przeciwnego. C. W przypadku wystąpienia chociażby potencjalnego zagrożenia, zrezygnuję z wykonania tego manewru. No tutaj najbardziej prawidłową odpowiedzią jest to, że w momencie, kiedy widzimy, że zachodzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, powinniśmy zrezygnować z wykonywania tego manewru, czyli odpowiedź C. W jaki sposób zwiększysz widoczność w przypadku zbliżania się do zakrętu o ograniczonej widoczności w prawo? A. Zbliżę się do osi jezdni. B. Zbliżę się do prawej krawędzi jezdni. C. Będę poruszać się środkiem pasa ruchu. No, żeby ta widoczność była jak najlepsza, powinniśmy zbliżyć się do osi jezdni, czyli odpowiedź A. Co się stanie, jeśli podczas hamowania motocyklem zadziała układ przeciwblokujący ABS? A. Pozwoli to na skrócenie drogi hamowania w każdych warunkach. B. Pozwoli to omijać przeszkody bez zwalniania hamulca. C. Nastąpi poślizg koła przedniego. No otóż podobnie jak w samochodach osobowych, pozwoli to omijać przeszkody bez zwalniania hamulca, czyli odpowiedź B. W jaki sposób, kierując motocyklem, uzyskasz efekt hamowania silnikiem? A. Ujmując gazu i nie naciskając dźwigni sprzęgła. B. Naciskając dźwignię sprzęgła. C. Włączając bieg neutralny. Efekt hamowania silnikiem uzyskamy ujmując gazu i nie naciskając dźwigni sprzęgła, czyli odpowiedź A. Kierujesz motocyklem w czasie deszczu.
Jak powinieneś zareagować, gdy odczujesz, że tylne koło Twojego pojazdu traci przyczepność? A. Natychmiast zahamować. B. Natychmiast zwolnić, zmniejszając w pierwszej kolejności obroty silnika. C. Natychmiast zredukować bieg. No, oczywiście powinniśmy zmniejszyć w pierwszej kolejności obroty silnika, natychmiast zwolnić. Odpowiedź B. W jaki sposób powinieneś kierować motocyklem na drodze gruntowej? A. Unosząc się lekko na podnóżkach. B. Przesuwając się jak najdalej od kierownicy. C. Zwiększając prędkość, aby poprawić stabilność motocykla. I tutaj już mieliśmy pytanie o drogę gruntową, czyli powinniśmy unosić się lekko na podnóżkach. Odpowiedź A. W jaki sposób będziesz hamować na śliskiej nawierzchni? A. Hamulcem przedniego i tylnego koła. B. Przy użyciu silnika i pomocy nóg. C. Użyję jednego hamulca tylnego koła. Powinniśmy używać obu hamulców, czyli odpowiedź A. Hamulcem przedniego i tylnego koła. W jaki sposób powinieneś hamować w czasie jazdy motocyklem w terenie górzystym? A. Wykorzystując tylko hamulec tylnego koła. B. Wykorzystując tylko hamulec przedniego koła. C. Wykorzystując obydwa hamulce i hamowanie silnikiem. I tak samo powinniśmy wykorzystywać obydwa hamulce plus hamowanie silnikiem. Odpowiedź C. Kierując motocyklem, efekt hamowania silnikiem uzyskasz. A. Ujmując nieco gazu bez użycia dźwigni sprzęgła. B. Wciskając dźwignię sprzęgła oraz ujmując całkowicie gazu. C. Włączając bieg neutralny. Podobne pytanie mieliśmy już wcześniej. Wiemy, że musimy ująć nieco gazu bez użycia dźwigni sprzęgła, czyli odpowiedź A. No i było to ostatnie pytanie z tego pakietu tematycznego. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na naszą stronę ltesty.pl oraz do naszych aplikacji mobilnych, gdzie znajdziecie wszystkie pytania związane z tą kategorią prawa jazdy.